Dzień dobry moi kochani. Zobaczcie, jaką mam dzisiaj dla Was cudną roślinkę. To jest ziarnopłon wiosenny. To jest roślina może mało znana, ale ona jest bardzo cenna ze względu na zawartość glikozydów laktanowych. One mają bardzo silne działanie bakteriobójcze, ale też pierwotniakobójcze, mają działanie wirusobójcze. Natomiast z tymi glikozydami jest tak, że jeżeli roślina jeszcze nie kwitnie, a tu widzicie, ma takie małe listeczki, ona jeszcze nie kwitnie, będzie kwitła tak na żółto, to możemy ją zbierać śmiało i jeść na przykład do sałatek. Ona ma bardzo delikatny smak, nawet lepszy od sałaty mi się wydaje i możemy wtedy się nią posiłkować. Natomiast jeżeli już kwitnie, to wtedy stężenie tych glikozydów jest bardzo duże, między innymi protoanemoniny, i może czasami szkodzić, więc w tym okresie kwitnienia już jej raczej nie zbieramy. Zresztą smak liści właśnie na taki gorzki się zmienia, więc pod tym względem ona też jakby ostrzega, natura nas ostrzega, że to już nie jest ten czas, kiedy możemy się nią posiłkować. Natomiast możemy ją wtedy zbierać i suszyć, dlatego że to suszenie powoduje, że protoanemonina rozkłada się na anemoninę, która nie jest już tak szkodliwa dla naszego zdrowia, więc warto się zainteresować tą rośliną. Ziarnopłon wiosenny. Pozdrawiam.